Boże Ojcze nasz, który objawiłeś się Eugenii Ravasco 1 lipca 1932 roku, w dniu, kiedy były święcenia kapłańskie, Bruno Rothschilda miał 32 lata. Był sześniakiem Teresy Neumann z Königsreuth, o której pisał potomek syna króla Armenii, Aretin. Pierwsze wydanie jej życiorysu w 38 językach było w urodziny Stefana kardynała Wyszyńskiego, kuzyna Andrzeja Wyszyńskiego, największego przestępcy świata. Matko Boża, Jezu Ojcze nasz, widzisz męczeństwo Twojego Syna i krwi wylaną dla religii katolickiej, jedynej prawdziwej religii. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Miasto Maryi, Cesarstwo Trójkorony, Hamburg. Było to objawienie, rocznica objawienia 1 lipca w 1114 roku w Tulcach. Matko Boża, Ty wiesz, dziękuję Ci za wszystkie łaski.